Po 14 latach punkt paszportowy w Polkowicach został przywrócony i znajduje się w starostwie. Dziękuję bardzo przede wszystkim, bo to dzięki takiej wspólnej inicjatywie pana wojewody oraz samorządów lokalnych, czyli powiatu i miasta Polkowice, powstał ten punkt. W takim kontekście przede wszystkim trzeba patrzeć na to, na uruchomienie tego punktu paszportowego. Ma być wygodnie i ma być bezpiecznie, czyli możliwość odbioru, wyrobienia dokumentu, jakim jest paszport, ma odbywać się jak najbliżej mieszkańca. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej był inicjatorem przywrócenia punktu. Pomysł urodził się stojąc w kolejce, nie w miejscu naszego zamieszkania, tak? Czyli w miastach ościennych, gdzie wiadomo, że paszport wyrabia się w perspektywie na wiele lat, jak na 10 lat, ale jak już dochodzi do konieczności, to trzeba poświęcić swój czas prywatny, pojechać do miejscowości sąsiedniej, stać w kolejkach, a często się zdarza tak, że jednak pod sam koniec oczekiwania na wejście na swoją kolejkę drzwi są zamykane i mieszkaniec musi wrócić do swojego miejsca zamieszkania, wyznaczając kolejny termin. Stąd też urodziła się taka potrzeba. To również oczywiście i mieszkańcy zgłaszali, że będąc ulicą powiatu nie mamy takiego miejsca. Narodziła się pilna konieczność, aby nadrobić te zaległości, co bardzo mnie cieszy, że po, można powiedzieć, roku takich oczekiwań stricte, bo porozumienie zostało podpisane z panem wojewodą w lipcu zeszłego roku. Po pół roku mamy punkt i mieszkańcy mogą się cieszyć i na miejscu odbierać paszporty. Co zrobić, aby otrzymać paszport? W przypadku chęci złożenia wniosku paszportowego przez osobę dorosłą musi ona osobiście stawić się tutaj do nas, do biura paszportowego, złożyć wniosek. Do wniosku dołączyć aktualne zdjęcie, dowód uiszczenia opłaty za wydanie paszportu i oczywiście posiadać przy sobie ważny paszport bądź ważny dowód osobisty. W przypadku małoletnich osób wniosek składany jest przez obojga rodziców. Pierwszy wniosek już wpłynął. Punkt czeka na kolejne.